Oto on, jeden z władców terenu. Nie kłania się przed szutrem, błotem, śniegiem czy skałami. Wszędołaz, czy jak kto woli, Jeep Wrangler. To już jego czwarte wcielenie, licząc od Wranglera, ale przecież jest też spadkobiercą legendy Willisa. Jak więc jeździ samochód, który prawie 75 lat temu tak bardzo upodobał sobie bezdroże? Zapraszam na test. Zacznijmy od tego, jak wygląda na zewnątrz. To jest samochód, który pomimo progresu w kolejnych generacjach wciąż jest wierny oryginalnemu projektowi sprzed kilkudziesięciu lat. W końcu to nie jest samochód po prostu kultowy, to jest samochód ikoniczny. A to oznacza, że pomimo tych nowości, komputerów, ekranów i coraz bardziej luksusowych dodatków i asystentów, auto wciąż jest gotowe na bezkompromisowy off-road. Ten samochód wprost krzyczy: wjadę wszędzie! Wrangler nadal wygląda bardzo klasycznie. Jest pudełkowaty, ma okrągłe reflektory, charakterystyczny dla Jeepa siedmiożebrowy grill i masywne nadkola, czy może raczej błotniki. Prześwit wynosi solidne 255 mm, a to pozwala mu zanurzyć się w wodzie do aż 75 cm głębokości przy prędkości 8 km na godzinę. A skoro jest taki konserwatywny i ikoniczny, to wszyscy dobrze wiemy, jak wygląda Wrangler, więc skupię się na pokazaniu Wam detali. To na przykład stalowe płyty, które osłaniają podwozie, co akurat przy tym prześwicie bardzo łatwo zobaczyć. Kolejny ciekawy detal to maska, która otwierana jest na zaczepy, zupełnie jak w samochodach rajdowych, sportowych czy właśnie terenowych. Dzięki temu mamy podwójną gwarancję tego, że maska nie otworzy się w sposób niekontrolowany, nawet przy dużych wstrząsach. Warto wiedzieć, że Wranglera można bardzo łatwo rozmontować, aby poczuć tą bliskość natury i podczas jazdy w terenie wiedzieć wszystko o tym, co się dzieje naokoło. Na przykład możemy ściągnąć dach. Już zaczęliśmy zresztą ten proces, a więc robimy tylko ostatnie dwa ruchy i tadam, pozbywamy się dachu. Kolejny krok to pozbycie się przedniej szyby. Komu to potrzebne? Hello! W tym momencie moglibyśmy rozłożyć szybę płasko. Tutaj na masce producent przewidział odpowiednie punkty oparcia i na przykład wjechać do rzeki, wystawić tędy wędkę i łowić ryby, albo jadąc przez las dostać gałęzią w twarz, aby poczuć bliskość natury, ale niestety tego Wam nie pokażemy. A to dlatego, że przed złożeniem szyby potrzebujemy pozbyć się tych wycieraczek. Niestety przed nami prawdopodobnie nikt tego nie ćwiczył, więc pomimo, że pozbyliśmy się już odpowiednich mocowań, tutaj te śruby trzymają wycieraczki w sposób uniemożliwiający bezpieczne ich ściągnięcie. Nie chcemy popsuć tego mechanizmu, więc musimy się obejść smakiem i marzeniami o tym, co by było, gdyby. A na pewno byłoby super. Drzwi i reszta dachu to też jest zupełnie opcjonalne wyposażenie dodatkowe, którego możemy się w miarę łatwo pozbyć. Jest tu odpowiednie instrukcje, jest też zestaw kluczy. Przy pomocy tego zestawu możemy tu z tego samochodu wyrzucić wszystko to, czego nie potrzebujemy i zostawić to, co najważniejsze, czyli silnik, prześwit, odpowiedni napęd na cztery koła i kierownicę. I w ten sposób przy okazji samochód stanie się trochę lżejszy. Odchudzimy go odrobinę, bo przecież jest z czego schodzić. Ten samochód waży ponad 2100 kg. A tak to wygląda po zdjęciu. Przy okazji możecie zawsze pochwalić się na Facebooku takim zdjęciem i powiedzieć, że właśnie zakopaliście swoje auto po dach. To oczywiście nie koniec zabawy, bo mamy jeszcze dwie pary drzwi do zdjęcia, ale pozwolicie, że nie będziemy tego robić w całości, bo słońce zaprawdę jeszcze wysoko, ale nie chcielibyśmy spędzić przy rozbieraniu i składaniu samochodu całego dnia. Więc pozwolicie, że ściągniemy tylko jedne drzwi, aby zobaczyć, jaki będzie efekt wizualny.
Jest tylko jeden problem. Cały ten skrzętnie ukrywany bałagan w całym samochodzie jest niestety teraz przed waszymi oczami i nic już z tym nie zrobimy. No to co? Czas na test dwumetrowca. Umówmy się, że striptease mamy za sobą i przejdźmy do kolejnych detali, które podkreślają progres w tym samochodzie. I tu zwróciłbym uwagę na światła. LED-owe światła były potrzebne w porównaniu szczególnie do poprzedniej generacji i są. Poprawiają widoczność na drodze, poprawiają bezpieczeństwo, ale też wyglądają ładnie. Na kołach naszej wersji Rubicon widzimy typowo terenowe opony z kostką, co nie dziwi. Można mieć dobry napęd i nie zajechać za daleko z uwagi na szosowe opony. Tutaj opony są właściwe, ale i napęd też. Standardowo napędzane są koła tylne, wiadomo, do jazdy po drogach utwardzonych, aby obniżyć nieco zużycie paliwa, ale pojawia się też nowy tryb 4H Auto, który może działać ciągle, czyli także na drogach utwardzonych. Napęd na cztery koła można dołączyć w trakcie jazdy do 72 km na godzinę. Tryb auto zbiera informacje o warunkach drogowych i stale zarządza momentem, ale też i sam załącza lub rozłącza napęd 4x4. Kiedy jednak zjedziemy z asfaltu, możemy wybrać typowy stały napęd 4H part-time, który rozdziela moment równo pomiędzy obie osi, ewentualnie w wyjątkowo trudnej sytuacji przejść do trybu ostatecznego, czyli 4L, czyli z reduktorem. Reduktor ma standardowo przełożenie 2,72:1, ale w wersji Rubicon jeszcze mocniej zwielokrotnia moment obrotowy z przełożeniem 4:1. To oczywiście nie koniec, bo w Rubiconie mamy też elektroniczne blokady przedniego i tylnego dyferencjału typu TrueLock. Również wyłącznie w Rubiconie w standardzie dostaniemy elektronicznie rozłączany przedni stabilizator. To rozwiązanie pozwala jeszcze dodatkowo zwiększyć skok zawieszenia przedniej osi. Ale nie samym napędem w terenie człowiek żyje. Potrzebna jest odpowiednia konstrukcja z odpowiednimi kątami najazdu, zejścia rampowym czy też głębokością brodzenia. I producent nam na klapie bagażnika, na drzwiach właściwie bagażnika, przypomina o tym w rozbiciu na różne wersje nadwoziowe. A propos nadwozi, nie potrzebujecie części do Wranglera? Póki aukcja trwa, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny znaczek. Trail Rated. Oznacza on, że samochód zaliczył wymagający test w zakresie trakcji, brodzenia, zwrotności, artykulacji zawieszenia i prześwitu. Sam Rubicon oznacza też, że samochód został dodatkowo zmodyfikowany, by lepiej radzić sobie w terenie. To taki, nazwijmy to, fabryczny tuning. Już za chwilę jedziemy w teren, aby to wszystko przetestować, tylko wcześniej musimy pozakładać te części, które się jeszcze nie sprzedały. Natomiast póki jeszcze nie mamy tu dachu, chciałbym, póki tu jest dużo światła, opowiedzieć o wnętrzu, bo wnętrze jest doskonałym przykładem na to, że da się połączyć tradycję, korzenie i nowoczesność. Mnóstwo nowoczesności, popatrzcie tylko na to połączenie, na przykład wielki ekran pomiędzy analogowymi zegarami, kolejny wielki dotykowy ekran systemu Uconnect. Popatrzcie też, że mamy tu zarówno standardowy port USB, jak również USB-C, a więc to przejście ze starego formatu na nowy format jest płynne i bezbolesne dla kierowcy. Mamy więc tu całkiem sporo dotykowych funkcji, ale też solidne, analogowe przyciski i to takie, za które można naprawdę solidnie szarpać, bez obaw, że cokolwiek tu się urwie. To wszystko jest takie jak Wrangler. Bezkompromisowe, solidne i gotowe na wszystko. Co jeszcze? Ten cały zestaw kluczy, którym można rozkręcić i skręcić samochód, schowamy tymczasowo do schowka, który się znajduje pod prawym podłokietnikiem. Popatrzcie, mamy tu naprawdę mnóstwo miejsca. Zresztą podłokietnik bardzo wygodny, miękki, komfortowy. Poza tym dwa miejsca na kubeczki. Mamy też całkiem spory, jak widać, schowek przed pasażerem. Również o miejscu w drzwiach pomyślano, chociaż nie nazywam to schowkiem, bardziej jest to siateczka, tym niemniej jest. No i cóż, myślę, że w autach tego typu szarpanie za uchwyty jest kompletnie bezcelowe, bo to jest wszystko bardzo solidne i tak, takie właśnie powinno być. Myślę, że tracę czas, wszystko tu jest takie, jak być powinna. A jeszcze test dwumetrowca. Kiedy pierwszy raz zająłem miejsce kierowcy, to się zastanawiałem, czy ja się do tego samochodu w ogóle zmieszczę, bo zakres regulacji fotela jest relatywnie niewielki. Na szczęście to jest dokładnie pozycja, w której dwumetrowiec odnajduje się w tym samochodzie. Zakres regulacji kierownicy również nie jest jakiś ogromny, to znaczy na wysokość i owszem, ale na głębokość to jest tylko
ten ruch. I ponownie, na szczęście to jest dokładnie to, czego oczekuję w tym miejscu dwumetrowym, więc myślę, że każdy w tym samochodzie się odnajdzie. Nad głową chwilowo miejsce jest całkiem sporo, ale po założeniu dachu, uwierzcie mi, również jest dobrze. I już wiem, dlaczego tego fotela nie da się odsunąć bardziej, bo właśnie dzięki temu ja tutaj się sam za sobą mieszczę. Jak widać, idealnie na długość, na wysokość również nie ma powodu, żeby narzekać. Mnóstwo miejsca nad głową, ale ponownie uwierzcie, również po założeniu dachu jest dobrze. I cóż, przesuwam się na prawą stronę. Tutaj mam jeszcze więcej miejsca i oglądamy, co my tu mamy. Mamy tu dwa wyjścia USB i dwa wyjścia USB-C, a więc znowu do wyboru sterowania szybami w takim trochę dziwnym miejscu, jak również wyjście 230 V, jak widać pasujące zarówno na standard europejski, jak i amerykański. Tak to wygląda, oprócz tego siateczka tu, siateczka tam, czy też w drzwiach, co na pierwszy rzut oka może wygląda trochę spartańsko, a jak widać jest całkiem praktyczne, bo nawet wielka butelka wody bez problemu się zmieściła. Oprócz tego niczym w luksusowych samochodach mamy tu podłokietnik, a w zagłówku widzimy, jak widać bardzo pomysłowo, miejsca na kubeczki. Oczywiście mocowanie ISOFIX, oczywiście składane fotele. Wszystko tak, jak być powinno w każdym aucie. Chociaż muszę przyznać, że ten lufcik za mną jest trochę za duży. Teraz to wszystko musimy poskładać w jedną całość. A tak przy okazji poproszę o kawę, ciastko i szejka. Czy zamówienie zgadza się z tym, co jest na ekranie? Tak, poproszę. Moi drodzy, jedziemy we dwójkę, ja jedę z Michałem, który jest tutaj przedstawicielem tak naprawdę obiektu, na którym dzisiaj mamy przyjemność nagrywać ten test, a mianowicie przedstawicielem kopalni Dziewiątle. Dobrze? Tak, jest bardzo dobrze. Witam serdecznie. Moje imię Michał, tak jak powiedziałem. I Michał będzie, jako że spędził tu trochę czasu w tej kopalni, bardzo mocno dobrze zorientowany i gdzie tu pojechać, ale też jak się jeździ w terenie. Bo siłą rzeczy musiałeś się tego nauczyć, bo całymi dniami nic innego nie robisz. Oczywiście. Tak. Dlatego postanowiłem, że ten test przeprowadzi w terenie właśnie Michał. To było fajne. Trochę błota, ile radość. No nie? Jak dzieci. Jak dzieci, dosłownie, 5 lat. Dlatego właśnie założyliśmy dach. To jest, jakby to wpadło wszystko do środka. Daj spokój. To było pierwsze ćwiczenie, proste i przyjemne wręcz, kąpiel można by powiedzieć, połączona z pięknymi zdjęciami. Pierwszy krok mamy za sobą, mamy umyte pięknie auto, a teraz będziemy się kierować ku północnej części wyrobiska, a tam już nie będzie żartu, bo tam mamy kamienie do 500 mm, gdzie nasz Rubicon może mieć ciężko, ale myślę, że damy radę. Samochód wygląda na gotowy do tej walki, a walka będzie trudna, bo to, co wygląda z daleka na taki podjazd pod ścianę, składa się, jak widać, z potężnych kamieni, z ostrymi krawędziami. Tutaj po lewej stronie mamy kolejny wielki kamień. No cóż, po to tu jesteśmy, aby to wszystko sprawdzić. No, jestem w szoku, naprawdę. No, wlazł. Jak taki mistrz jak Michał naprawdę jest zdziwiony, że wlazł, to znaczy, że to musi być naprawdę gruba rzecz. No jest grubo, jest grubo. Trzeba rozważyć kupno takiego auta na kopalnię, naprawdę. Naprawdę. Super, naprawdę super. Dobra, to spróbujmy zrobić nawrotkę. Dobra, i poćwiczmy zjazd w dół, który może być nawet trudniejszy, nie?
Najwyżej przyjedzie koparka i nas odkopie, nie? Tak, tak, tak. Trochę to potrwa, ale mamy czas. Czuć, jak to wszystko pracuje, nie? Nie ma lekko. Nie ma lekko, nie ma lekko. Nie ma nic bardziej wymagającego niż kamienie, prawda? No. Część trzecia. Jedziemy na następną część wyrobiska do tej dużej kopareczki. Tam mamy próbę zniesienia, która jest, grunt jest piaskiem. Bajka. Po prostu wyjechał. Naprawdę, opony, po prostu wyjechał. Opony też robią swoje. Tak, nie? Tak. Bo się wgryzę i jesteś. Dobrze, że są tutaj odpowiednie uchwyty, tak. Bo tak nim tylepie. No nie ma tu. Taryfy ulgowej. Tak, tak. Podsumowując, dla mnie samochód zrobił niesamowite wrażenie pod względem jazdy terenowej pod różnymi kątami, pod różną nawierzchnią, od piachu po kamień, wjechał wszędzie. Macie tutaj na obiekcie taki samochód osobowy, który tyle potrafi? Bardzo bym chciał mieć takie auto. Samochód na szóstkę, dla mnie jest naprawdę na szóstkę i to z plusem, jeżeli chodzi o jazdę terenową. Cieszę się, że mogę spróbować jazdy tym samochodem. Nowe doświadczenie, które jak najbardziej pozytywne. W wrażeniach z jazdy na asfalcie postanowiłem opowiedzieć dopiero jak wyjechaliśmy z kopalni, aby spojrzeć na doświadczenie tu na drodze publicznej jeszcze raz przez pryzmat tego, co ten samochód potrafi w terenie. I myślę, że największa zmiana, o której należy wspomnieć, to jest to, że pomimo jego potężnych możliwości w terenie, ten samochód na asfalcie potrafi również być w wersji 4x4, bo z tymi twardymi terenówkami, z dołączonym napędem, z reduktorem, był taki problem, że one po asfalcie jeździły głównie z napędem na jedną oś, z prostego powodu, bo jeśli się załączało napęd na dwie osie, no to było ryzyko przegrzania napędu i doprowadzenie do szybszego jego zużycia się przez ewentualną potencjalną różnicę w prędkości obrotowej poszczególnych osi. Tutaj pojawia się nowy tryb 4H Auto, który sprawia, że elektronika rozdziela moment obrotowy między osie w taki sposób, aby tych naprężeń się pozbyć. Ewentualnie może nawet rozłączyć napęd i jechać nadal z napędem na jedną oś, a więc pojawia się jakaś inteligencja, która sprawia, że ten samochód ma już napęd na cztery koła wtedy, kiedy jest to potrzebne, również na takiej nawierzchni jak właśnie ta asfaltowa. I to jest bardzo ważna zmiana. Jeśli chodzi o silniki, 270 koni z benzyny sprawia, że ten samochód jak na Wranglera moim zdaniem staje się rakietą. 7,6 do setki mówię samo za siebie, w wersji Rubicon odrobinę wolniejszy, ok. Natomiast wersja silnikiem diesla, no 9,6 do setki to może nie jest już rakieta, ale wciąż bardzo sprawny samochód, chociaż w wersji Rubicon staje się już raczej powolny, bo przekracza 10 sekund do setki. Choć z drugiej strony, no nikt kupując Wranglera, szczególnie w wersji Rubicon, a szczególnie z dieslem, nie będzie oczekiwał od niego jakiegoś niesamowitego sprintu, więc przypuszczam, że to akurat dla nikogo problemem nie będzie. Co może być problemem? No, wydaje mi się, że dostosowanie się do tego, jaki ten samochód jest, bo no, trzeba przyznać, że jazda tym samochodem jest mimo wszystko dosyć specyficzna. Po pierwsze dlatego, że mamy tu inny dach, nie taki jak w innych samochodach, a więc przy prędkości, przy wyższej prędkości dociera do nas pewien hałas z góry,
którego nie ma w innych samochodach. Musimy to zrozumieć, skąd on się bierze. Na nierównościach albo przy takich ostrzejszych zakrętach słychać też, że miejscami te łączenie tego zdejmowanego dachu zaczynają się odzywać i to też jest fakt. Natomiast bardzo fajny jest układ kierowniczy, który oczywiście jest no, typowo zestrojony pod jazdę w terenie i również zawieszenie z ogromnym skokiem, a więc tutaj jedziemy na wprost, nawet ruszając w ten sposób kierownicą, te opóźnienia są ogromne i w zasadzie tak ma być. Na tym polega urok jazdy tym samochodem, że on właśnie tak reaguje na polecenie kierowcy. Oczywiście można rozpędzić go do 50 na godzinę, co za chwilę zrobię. To jest bardzo wąska droga, ale nie szkodzi, bo to będzie fajna zabawa. I tutaj, o, tutaj akurat jest szerszy placek, jakby ktoś specjalnie dla mnie to zrobił. Raz, dwa. Ale go nosi lewo, prawo, opony piszczą, ale na desce rozdzielczej nie było żadnego sygnału, że jest jakiś problem, elektronika nie musiała mnie ratować, pojechał tam, gdzie chciałem, narobił przy tym dużo szumu, przychylił się całkiem mocno, było nawet przez chwilę zabawnie, ale to jest łosie wykonany na swój terenowy, wranglerowy sposób. Niezależnie od tego, czy znajdę teraz jedną wadę, mniejszą wadę, więcej wad, mniej większych wad, wszystko jedno. Ważne jest to, że na asfalcie ten samochód również się odnajduje tak dobrze jak nigdy, a na tle tego, co potrafi w terenie, to przypuszczam, że każda jego wada, którą można by było wskazać podczas jazdy po asfalcie, nie ma najmniejszego znaczenia. Są samochody lepsze lub gorsze w terenie. Niektóre po pewnych modyfikacjach mogłyby nawet w terenie zrobić całkiem sporo, ale jeśli miałbym wskazać jeden samochód, który prosto z salonu może śmiało jechać w ciężki teren i nie kosztuje przy tym miliona złotych, to byłby to właśnie Wrangler. Oczywiście w wersji Rubicon. W tym miejscu można było rzucić paroma hasłami typu poczucie wolności, świadomość, że przejadę wszędzie, ale to jest dokładnie to, co czułem z każdą godziną jazdy po tym ciężkim terenie. Świadomość tego, że ten samochód potrafi o wiele więcej niż ja, że ten samochód potrafi tu wjechać niemal wszędzie i że to jest samochód, który został stworzony, aby w tych ciężkich warunkach czuć się dobrze. A w najnowszej generacji daje taką jeszcze zaletę, że nie tylko w terenie czuje się dobrze, ale też i w mieście. I dlatego prawdopodobnie bardzo wielu klientów wybierze go do jazdy po miastach, chociaż pewnie będą mieli świadomość, że nie do końca wykorzystują jego potencjał. Ale być może właśnie w tym jest siła nowego Wranglera, że jest bardzo uniwersalny.